Czy wiesz, że kiedy robisz sobie selfie, to stajesz się bardzo ważną postacią we współczesnej gospodarce cyfrowej? W Europie tego typu platformy zaczęły powstawać od 2010 roku. System szkolnictwa w dalszym ciągu działa zgodnie ze schematem wymyślonym na potrzeby pierwszej rewolucji przemysłowej. Jak to się dzieje, że oferują nam one za darmo treści i usługi?